Zbliża się długa majówka. Okazja do wypadu za miasto, ale i w mieście nudzić się nie powinniśmy. Jeśli ktoś weźmie wolne 2 maja, to będzie odpoczywał aż 5 dni. Co zrobić z nadmiarem wolnego czasu? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Największa impreza odbędzie się w Parku Śląskim. Tu 3 maja na scenie wystąpią gwiazdy disco polo, ale atrakcje będą też 1, 2 i 5 maja, bo w planach są innymi potańcówka czy parada steampunku. 3 maja w Parku Śląskim z jednej strony z tego co wiem ruch chorzów na scenie śląskim ma swój mecz, a z drugiej strony jest wieczorem koncert Zenka, na który także zapraszam. Bawić się też będzie za głębie. w Czoladzi. 1 maja z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej odbędzie się majówka na Saturnie. Zaczynamy o godzinie 10.30, tu pod urządem miasta, rozpocznie się taki uroczysty pochód, w którym dzieci Szczelackich Szkół przemaszerują z flagami wszystkich krajów Unii Europejskiej na teren właśnie dawnej kopalni Saturn. O godzinie 11.00 rozpoczyna się główna część imprezy. A w planach są m.in. seanse filmowe, koncerty, warsztaty Lego czy atrakcje dla dzieci. Z kolei w pobliskiej Dąbrowie Górniczej atrakcje na mieszkańców będą czekać już od piątku. W tym roku zaczynamy bardzo wcześnie, bo już w najbliższy piątek startujemy z Festiwalem futraków w Fabryce Pełnej Życia. Kolejno obchodzimy Dzień Ziemi w Parku Zielona i Festiwal Tańca w Hali Centrum. Atrakcje będą głównie na Pogorii 3 i w Parku Zielona. Dla tych, którzy chcą jechać w góry, atrakcje przygotowało miasto Wisła. Rozpoczynamy 1 maja warsztatami kreatywnymi rękoczyny po polsku. Tego dnia odbędzie się również spektakl teatralny dla najmłodszych na rynku, a dorosłym proponujemy wieczór ze stand-upem w wykonaniu Arkadiusza Jaksy-Jakrzewicza. W kolejnych dniach między innymi pokazy strażackie czy wycieczki piesze.